i prosimy o Pana słów. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się już po raz kolejny na Feliksach, po raz drugi w hotelu Polonia. Żeśmy miejsce zmieniali. Tak jak już wcześniej to powiedziano, jest to już z kolei 15 jubileusz, można powiedzieć, taki skromny Feliksów warszawskich. Grono jurorów jest co roku inne i ocenia najciekawszych, najbardziej twórczych, oryginalnych, najwybitniejszych reżyserów i aktorów. W tym roku są dwa teatry, w poprzednim roku, jak Państwo pamiętają, był gospodarzem jeden teatr, Teatr Kwadrat, a odpowiedzialnym wzięli na siebie, oprócz Teatru Narodowego i Teatru Kwadrat, jurorzy pod wodzą pani profesor Barbary Osterlow. Nazwa wręczana dziś nagrody jest związana z Feliksem Łaskim, obzym, żeśmy tu widzieli filmy. Ja też miałam okazję go poznać wtedy, kiedy jeszcze żył i kiedy ja pracowałam w Londynie. Myślę, że miał ogromne przywiązanie do teatru. Zawsze mówi, że jakby nie musiał zarabiać na życie, to by został aktorem. Nie wiedziałam o tym, że pisał dramaty, natomiast niewątpliwie chciał bardzo zostać aktorem. I muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy mnie zaprosił na obiad do jednej z restauracji, jak już odnalazł w tym oborze, to miał taką nadzieję, że ta nagroda przetrwa, ale tak się złożyło, że już po jego śmierci na szczęście znalazł się ktoś, kto przyjął tę pałeczkę i to jest właśnie Alianc. I przy okazji miękko przejdę już do podziękowań Pawłowi Damblowi, który dzisiaj, tak jak zawsze co roku, będzie wręczał statuetki i nagrodę Feliksa specjalnego. Ponieważ Państwo już powitali nowego dyrektora Biura Kultury, pana Tomasza Janowskiego, to ja wręczę tutaj Pawła i powiem, że powitam pana Witolda Jaworskiego, nowego prezesa Aliancu, serdecznym podziękowaniem za kontynuację tradycji. Rozumiem, że skoro pan tutaj prezes jest, to znaczy, że będzie kontynuacja i tradycja będzie kontynuowana. Chcę powiedzieć przy okazji, skoro jeszcze jestem na scenie, że działa w Warszawie 36 teatrów i instytucji muzycznych, a aż 18 jest miejskich. Zawsze to powtarzam, kiedy trochę teatry na mnie narzekają, że nawet Berlin ma tylko 9 teatrów miejskich, a my mamy 18. Ale oczywiście ewenementem w Warszawie jest to, że jest blisko 100 teatrów OFOWych, które funkcjonują w formule organizacji pozarządowych i jeśli stają do konkursu, to chociaż nie są to nasze teatry, to wspieramy je finansowo i organizacyjnie. I myślę, że to bogactwo warszawskich teatrów będzie za chwilę widoczne w tych nominacjach, które przedstawi jury. Ja zawczasu nominowanym i nagrodzonym w imieniu własnym, władz miasta, oczywiście warszawskich widzów składam serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo.